siemanko, z tej strony Rafi. No i ogólnie to jest trochę przypał, słuchajcie, bo zapomniałem nagrać odcinka. No niestety, zapomniało mi się nagrać odcinka i w tym momencie nagrywam go. Właśnie zdałem sobie sprawę, że nagrałem dwa vlogi w ciągu 4 dni. To jest bardzo źle, bo miały być vlogi codziennie przez 4 dni, a ja zapierdolę sprawę, więc zostawcie łapkę w górę i suba na kanale, a ja w tym momencie idziemy na boisko, tam trochę też z wami pogadam i na boisku też z wami pogadam. Ogólnie chodzimy na moją szkołę, więc jeżeli ktoś mnie pozna, to będzie ogólnie grubo, bo jestem ogólnie popularnym youtuberem. Byłem raczej, już nie jestem, więc no przypał straszny. Słuchajcie, idziemy. Jakaś już w sumie na mojej szkole. Okej, ja mam nadzieję, że tutaj ulic nie ma moich. Dobra, nie ma. Nie zobaczycie jednak na jakiej ulicy mam szkołę. Ale powiem wam, że nikogo tu nie ma. Ale tylko nikogo tu nie ma. Patrzcie, nikogo nie ma. Zero osób. Ciekawe czemu. Pewnie dlatego, że jest zimno. Świetnie wam się pogoda moja, kiedy inne stopni w tym momencie. Jak widzicie, mi się trochę ręka trzęsie. A jakoś zimno. Idziemy na boisko. Tu jest moja szkoła, ja pierdolę. Wiecie, że ja za godzinę szkoły idę za 2 dni? No. Dzisiaj jest sobota. A ja idę w poniedziałek. Patrzcie. Ja pierdolę. Słońce! O Boże! Patrzcie na to! Słońce! Słońce! Poczekajcie, pokażę wam. Ładnie to wygląda, pięknie. Piękna pogoda, słuchajcie. Piękna pogoda, moje boisko. Nasze, w sumie to szkolne boisko. Jezu, ile jak nie byłem. Choć ile ja już w piłkę nie gram? Mogę wam powiedzieć. W piłkę nie gram już od... Przepraszam, że mi się tak ręka trzęsie. W piłkę już nie gram od... miesiąca. Jakby, wiecie, w ogóle nie gram już piłkę od miesiąca. No. Nie gram w ogóle w piłkę od miesiąca i idzie ktoś tu. Więc trzeba uciekać. Run. Ktoś zgryli boisko. Na tym boisku grałem też dosyć często. Patrzcie, jak ono wygląda. No więc tak ono wygląda. Są kosze. Kamo. Są kosze. To jest moja szkoła. Patrzcie, moja szkoła. Ja pier... To chyba nie jesteśmy od tyłu szkoły, bo psuk jest na przodzie, a tu są toalety ogólnie. Ale ładnie wygląda to wszystko. No. No więc mogę wam kilka rzeczy powiedzieć, co u mnie. Aktualnie trzęsie mi się cała ręka, bo jest mi w cholerę zimno. Jest mi w cholerę zimno, przepraszam. Jest mi w cholerę zimno. Ja pierdolę, jak to wygląda. Skakałem tam w ogóle. W ogóle wiecie o tym, że mają wyburzyć ten Sky Tower?
Już go tu nie będzie podobno. No, podobno go tu ma nie być już, więc przypał. Tak, więc tak to wygląda. Piękne to jest, no słuchajcie. Warto było iść na to boisko. Jeszcze tylko wam trochę coś wam powiem, co mnie u mnie dobrze. Wszystko się powoli zaczyna układać w życiu prywatnym, jak i innym. Ale najbardziej, największa zmiana, która jest w życiu prywatnym, stałem się człowiekiem takim bardziej spokojniejszym. Jak wiecie, jak niektórzy na przykład młodzi dzisiejsza gra na kompach, na komputerach, w gierki, w LOLa, w WOKa, w wszystko, w Paladinsy. Więc ja po prostu jestem innym człowiekiem i dla mnie po prostu lepiej wyjść na dwór, popatrzeć na piękność, podychać świeżym powietrzem niż grać. Siedzieć w domu, mieć zero kondycji, tak jak to robi mój brat. Mój brat to jest zero kondycji ma. Ja jestem w ogóle, jeżeli chodzi z mojej rodziny, to ja i mój tata mamy dobrą kondycję. Mój tata pracuje w zoo, a moja mama pracuje na barze, więc sklepa mogę powiedzieć. Więc dobrze. Sorki za powtarzanie więc, ale uwierzcie mi, że jest mi ciężko jakiekolwiek słowo inne wymyśleć. Kurde, no to się ręka sensie, już jak to denerwuje? Bo nie wiecie, jak to denerwuje. Mi się po prostu ręka sensie cała. No to trzeba dwoma rękami telefon. No, a co u mnie? Dobrze, tak jak powiedziałem, w czwartek jadłem do mojej girl, czyli do mojej dziewczyny jadę. Z moją koleżanką jedziemy do jej domu, czyli do mojej dziewczyny robić projekt z chemii. Trzeba zrobić, bo inaczej jak nie zrobimy, to dostaniemy wszyscy po jedynkach, a ja nie mogę dostać jedynki, bo już nawet nie ufmy o moich ocenach, bo są one dramatyczne. No, dokładnie. Są one dramatyczne. No, są one po prostu dramatyczne i skrachne. A no, tak. Więc przepraszam was za to, że nie było odcinków, ale szczerze miałem lepsze roboty. Miałem lepsze rzeczy do robienia niż nagrywanie tego YouTube'a. Szczerze, nagrałem koniec jeden film. Bo miałem ten lepszy dzień. Dzisiaj też nie mam złego dnia, ale też nie jest on najlepszy. Jest strasznie zimno i jest dosyć nieprzyjemnie. No, więc tyle wam mogę powiedzieć. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Nic sensownego nie powiedziałem, ale mam nadzieję, że zrozumiecie to, że jest mi mega zimno i bolą mi ręce i palce. A muszę nagrać, bo inaczej jak nie nagram, to zaraz będą mnie wyzywać już najgorszych. Więc dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę. Powiedzmy dwie albo trzy. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa.